Twoje słowo przyjmujemy jako Twoje słowo i niczego z tego nie stracimy. Oczy nasze umysły są nastawione na to, aby przyjmować to, co dla nas dzisiaj masz. I to będzie, Ojcze, w nas już na zawsze. Amen. Kiedy deklarujesz wiarę, bo to jest bardzo ważne, chcę wam pokazywać przez cały czas formuły modlitewne. Ja bardzo o to proszę. Przyglądajcie się temu. Się modlimy z wiarą. Z wiarą. Nie możesz powiedzieć, Panie Boże, pomóż mi słuchać, albo spraw, albo nie słucham, bo to są nieprawdziwe rzeczy. Deklarujemy wiarę cały czas. Ja chcę wam dzisiaj powiedzieć pierwszą taką... Ja będę tak rzucał rzeczy pod kątem waszych osobistych studiów, bo ja wierzę w to, że sobie będziecie te rzeczy potem też poszerzać. Więc będę różne takie rzeczy, dość hasłowo też wam mówię. Chcę powiedzieć najpierw na temat sprawiedliwości. Sprawiedliwość to jest uczciwe, prawe postępowanie. Taka jest definicja sprawiedliwości. Uczciwe, prawe postępowanie. Dokładnie to jest życie na podstawie jakiegoś prawa. Jest jakieś prawo. Człowiek sprawiedliwy to jest ten, który żyje nienagannie, czyli dokładnie przestrzegając owego prawa. Bez względu na to, jakie. I pierwsza wzmianka o sprawiedliwości jest na samym początku Biblii, w zasadzie w 1 Mojżeszowej, 6 rozdziale, 9 wersecie. Jest napisane: oto dni rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Widzimy dwa elementy sprawiedliwości, które łączą się ze sobą. Wśród swojego pokolenia i chodził z Bogiem. Takie dwie informacje. A więc pierwsza rzecz na temat sprawiedliwości to jest taka, że ona jest widzialna, bo ona jest wśród swojego pokolenia, czyli ona jest jasna dla środowiska, które cię otacza. Krótko powiedziawszy, nie można być osobą sprawiedliwą i nie będzie to widoczne. To widać. Druga rzecz, chodził z Bogiem. Bardzo ciekawa sprawa, że w sprawiedliwości jest zawarta formuła chodzenia z Bogiem, czyli już tutaj nam się zaczyna jawić coś, co potem się po latach wyjaśnia w Chrystusie, czyli w ogóle sprawiedliwość to jest coś, co jest widoczne i sprawiedliwość zawiera w sobie element chodzenia z Bogiem, przebywania z Bogiem, bycia z Nim, co też się wiąże z znania Go i poddania się Mu, bo to jest logiczna formuła. W 5 Mojżeszowej 6:25 widzimy rozwinięcie zjawiska. 5 Mojżeszowa 6:25, Księga Powtórzonego Prawa, zależy co wy tam macie za Biblię. 6:25. I będzie wam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. A więc widzimy, że sprawiedliwość tutaj zaczyna być rozumiana, bo to już ją w setki, może i tysiące lat później, trudno powiedzieć, ona już jest rozumiana jako przestrzeganie prawa z Synaju. Czyli tutaj mamy już czas, kiedy jest dane 10 przykazań i sprawiedliwością w tym momencie jest nazwane zachowanie, które jest zachowaniem przestrzegającym przykazań. Tam było 10 przykazań i tam było, bo te 10 przykazań to tam pół biedy, że było. Tam było chyba 600 ileś jeszcze przepisów rabinistycznych, które należało przestrzegać. I to się nazywał człowiek sprawiedliwy, który w tamtym okresie czasu, który każde z tych przykazań przestrzegał przez całe swoje życie, prawda? I te przepisy były wszystkie przestrzegane przez niego i jednocześnie był to człowiek, który był widoczny w tym wszystkim, prawda? I to się nazywało, że on chodzi z Bogiem. Czyli w tym momencie mamy sytuację taką, że z Bogiem chodzi ten, jest określany jako chodzący z Bogiem, który przestrzega przykazań, prawda? I to jest dla nich taka informacja. Co się dzieje w związku z tym ciekawego? No, okazuje się, że każde odstępstwo od tych przykazań w tamtym okresie czasu jest przestępstwem, za które to przestępstwo grożą konkretne kary.
Czyli widzimy, że sprawiedliwość ma w sobie coś takiego, że o ile się nie chodzi w określonej formule przestrzegania prawideł jakichś, to przychodzi kara. Czyli jeśli przestrzegasz, jesteś w porządku. Jeśli nie przestrzegasz, jesteś nie w porządku. Tak w tym momencie jest rozumiane całe zjawisko. I jeżeli ktoś zaś nie przestrzega, no to teraz istnieje oczywiście w tamtym okresie czasu również wariant ratunkowy. Tym wariantem ratunkowym są szeregi różnych ofiar. A więc jeżeli ktoś nie przestrzegał któregoś z przykazań i przepisów, które były w tamtym czasie uważane za informacje prosto z serca Boga, to musiał zapłacić za to jakąś ofiarę. I było tych ofiar pięć. Pierwsza ofiara była to ofiara za grzech, czyli była to ofiara za grzech świadomy. Czyli jeżeli ktoś świadomie nie przestrzegał któregoś z 10 przykazań lub tych 600 iluś przepisów, to składał specjalną ofiarę za grzech świadomy. Prawda? Druga ofiara to była ofiara pokutna za grzech nieświadomy. Czyli był grzech świadomy i trzeba było tam przynieść owcę czy jakąś kozę i ją się zarżnęło, prawda? Ale też był grzech nieświadomy, że ktoś powiedział, nie wiedziałem. Nie wiedziałeś, ale kozę przyprowadź. I oni tak robili, to było notoryczne. W ogóle wiecie, że ci kapłani, to oni pracowali jak w rzeźni. Tam było zaczynanie od rana do nocy, tylko zmiany ich przychodziły. To kapłan w tamtym czasie, to się mówiło o kapłanie, bo jest, no nie? To rzeźnik. Jak się temu przyjrzycie, zobaczcie, co oni robili, to było cały czas zażynanie, dzielenie, w ogóle, wiesz, tu się pali, tam się kręci, wiecie. To była jedna wielka rzeźnia w tym obozie Izraela, tam człowieku w tamtym czasie. Cały czas ofiary składane, palone, rąbane, wiecie, nie? No bo co? Jeśli było prawo, jeśli były zasady, no to było też systematyczne, co? Łamanie praw i zasad, jak to człowiek potrafi. Trzecią widzimy ofiarę, to jest ofiara pojednania. Czyli ofiara ku pojednaniu się z Bogiem, a więc nie tylko jak ktoś zgrzeszył, to musiał złożyć jedną kozę za to, że zgrzeszył, prawda, żeby go tam nie zabili za to, ale też musiał złożyć drugą kozę, na przykład, żeby się pojednać z Bogiem, czyli jedną przepraszał kozą, tak, drugą się jednał, czyli taki prezent w ogóle jeszcze robił tutaj, prawda, czyli ta odrębna ofiara, bo to jest wszystko opisane bardzo dokładnie. Była czwarta ofiara, to była ofiara całopalna ku poświęceniu się Bogu. A więc jeśli on już przeprosił jedną kozą, tak, sprezentował drugą, żeby się wkupić tutaj w ogóle w relację, to teraz on trzecią kozę przynosił i on ją zaszynał, dlatego że on tym deklarował, jestem Panie Twój. Czyli żeby w ogóle tam można było sobie tak działać na pułapie w ogóle takiego prawdziwego, zdrowego Izraelity, no nie? No to już tutaj po takiej akcji, jak się upadło, no nie? To już trzy kozy. Rozumiecie, jakie koszta? To jest szok. Szok. No jest czwarta ofiara. To jest tak zwana ofiara oczyszczenia z powodu duchowego pyłu. To tam jest taka ciekawa ofiara, bo to była taka ofiara, że to w ogóle jak ktoś na przykład usłyszał przekleństwo jakieś, na przykład szedł sobie jakiś czarownik, rzucał na coś przekleństwo i on to przekleństwo usłyszał, to on winien przynieść znowu ofiarę za to, bo on nawet nie miał prawa, na przykład ktoś leżał, prawda, i on się dotknął tego kogoś, a ten ktoś nie żył. On miał, że ktoś śpi na przykład, a on nie żył, to trzeba było kozę złożyć, bo się dotknąłeś trupa. Albo jak w kupę wszedłeś, to trzeba było kozę złożyć. W ogóle wiecie, tak, wiecie, jako oni, Bóg ich w ogóle, bo Bóg, no ten też się nie słuchali, bo tam robili wszędzie, a Bóg powiedział, nie wolno robić wszędzie, bo oni nawet dał przepisy, że robić nie wolno wszędzie. Trzeba było, każdy Izraelita musiał mieć swoją łopatkę. I dołek kopał. Robił dołek, zasypywał, tak? No ale te, widzimy więc masy ofiar, które są wynikiem tego, że jakoś trzeba Boga pojednać, przeprosić, ubłagać. Coś trzeba zrobić z tym Bogiem, aby w tej sprawiedliwości wytrwać, no a tylko sprawiedliwym żyć można. Bo jak się jest niesprawiedliwym, to się żyje poza systemem,
prawda? A życie poza systemem, czyli poza narodowością Izraela, to było bardzo niebezpieczne, przyjaciele. Bo w tamtych czasach zabicie kogoś i zabranie mu całego mienia to była rzecz bardzo normalna. Więc nikt nie chciał żyć poza obozem. Tak? Tylko w obozie było bezpiecznie. Więc widzimy, że sprawiedliwość przez wieki jest związana z przestrzeganiem różnorakich przepisów i praw. To było piąta. Oczyszczenie. Piąta oczyszczenie. Za grzechy, pokutna, pojednania, całopalna i oczyszczenie. Te z tego duchowego pyłu. Tak? No to w ogóle była ciekawa ofiara, bo tam to w ogóle jałówkę kazali przeprowadzać. Ta oczyszczenia to już nie była koza, tylko kazali jałówkę, która nigdy jarzma nie ciągnęła. Oni ją spalali, proch jej mieszali z jakąś wodą i to wodą cię polewali. A to była jeszcze w ogóle taka akcja, że to się miało obmyć z tego. No, że tutaj więc wiesz, krew się leje, tak? Ogień się pali i oni w ogóle, jeszcze czerwona musiała być, bo to musiała być jeszcze ruda właśnie ta jałówka, to nie mogła być tam byle jaka. To... Więc tutaj widzimy, że ta sprawiedliwość jest rozumiana przez ludzi przez tysiące lat właśnie w ten sposób, że jest jakiś Bóg, jest jakieś bóstwo i te bóstwo mówi, co wolno, a co nie wolno. I teraz, jeżeli ktoś zrobi coś, czego nie wolno, to przestaje być z automatu sprawiedliwym i musi zapłacić karę za to. Bo inaczej to bóstwo rozgniewa się i zabije owego delikwenta. Lub też uprzykrzy mu życie w taki czy w inny sposób. I w ogóle, jeżeli wy przelecicie sobie przez historię świata, to zobaczycie ten model sprawiedliwości wszędzie. Czy to będzie Azja, czy to będzie gdzieś Afryka daleka, czy to Ameryka Południowa. Ten model sprawiedliwości na podstawie jakiegoś prawa funkcjonuje na całej ziemi, wszędzie. I powiem wam, że ten model jest prawdziwy. To jest prawdziwy model. Bo ten model się nie wziął z ludzkiego wymysłu. To nie było, że to się z ludzkiego wymysłu wzięło. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Zanim ja powiem o dalszych losach sprawiedliwości, to tu musimy zrozumieć, że to nie było tak, że to nie miało jakiejś podstawy. Podstawa była, bo było zawsze jakieś bóstwo. I te bóstwo, jak to bóstwo, prawda, wiedziało wszystko najlepiej. To bóstwo stworzyło wszystko, to bóstwo było w zasadzie właścicielem wszystkiego. No i to bóstwo ustanawiało określony tryb funkcjonowania. To te bóstwo wyznaczało standard. No, z bóstwem się nie rozmawia. No jest Bóg, który robi coś, stwarza ziemię, stwarza ludzi, no i tak naprawdę no, ustanawia reguły gry. I teraz odstępstwo od tych reguł powoduje gniew bóstwa. I teraz zrozumcie mnie, bo ja chcę, żebyśmy dzisiaj w tym miejscu mieli zupełną świadomość, że to jest rzecz absolutnie normalna. To jest absolutnie normalna rzecz. W ogóle ludzie to sobie nie mogą poradzić dzisiaj z taką mentalnością chrześcijanie w ogóle, że jak to Bóg, mówimy teraz o naszym Bogu, jak ten Bóg on mógł mieć takie odczucia, a nie inne wobec człowieka, że on ustala jakieś reguły gry i mówi, że jak nie będziesz przestrzegał tych reguł, to zginiesz. Jak on może w ogóle? Czemu nie ma w nim litości jakiejś? Czemu nie ma w nim jakiegoś zrozumienia? No cholera, problem leży w tym, że Bóg jest zdrowy psychicznie. On jest naprawdę zdrowy. Naprawdę zdrowy. On potrafi wszystko zdrowo. I musimy w ogóle w to wierzyć, że Bóg ma wszystko zdrowe. Na przykład istnieje u Niego zdrowe niezadowolenie, zdrowy gniew, zdrowa nienawiść. No to są zdrowe. U nas jest chore wszystko. U nas, ale nie u Niego. On ma wszystko zdrowe. On tworzy człowieka, człowiek go odrzuca, wybiera szatana. Prawda? No co powstaje w zdrowym sercu? Co powstaje? No proszę Cię, no masz kogoś, kogo kochasz. Bardzo kogoś kochasz. Kogokolwiek. I ten ktoś Cię zdradza.
I teraz ja nie odwołuję się do Twojego odrodzonego ducha, że Ty przebaczasz. Ja się nie o to pytam Ciebie. Ja się pytam, co Ty czujesz do Niego. No, pokochałeś go. Życie położyłeś. No, ktoś Cię zdradził. Jak Ty do mnie teraz powiesz, że Ty masz pozytywne uczucia, no nie wiem, co z Tobą jest w takim razie. Ja nie znam zdrowego umysłu, który miałby pozytywne uczucia w takiej sytuacji. Ty, jako dziecko Boże, wybaczysz, odpuścisz, dasz się uleczyć i nawet zapomnisz, bo to jest żaden problem w Chrystusie. Będziesz dalej z tą osobą, kiedy ona do Ciebie wróci, to Ty z nią będziesz. Ja to rozumiem, ale tutaj w tym momencie już zaczynamy mówić o nadprzyrodzonej formule miłosnej. Ale mi chodzi o coś innego. Ktoś Cię zdradza, co Ty czujesz? Czujesz gniew. Gniew jest jedyną zdrową reakcją na niesprawiedliwość. Bóg jest zostawiany przez ludzi. On odczuwa zdrowy gniew. Zdrowy gniew. Teraz, dlatego nie wolno nam się dziwić, że sprawiedliwość, ten byt, to w ogóle formuła sprawiedliwości, to jest coś takiego, co naprawdę ma prawo tak działać. Że jeżeli Bóg coś powiedział, a człowiek tego nie chciał przestrzegać, to dokładnie to samo to oznaczało, że ja nie chcę Ciebie, Boże. Bo skoro ja nie chcę Twoich dyrektyw, to ja nie chcę Ciebie. Wyobrażasz sobie w ogóle kogoś, z kim masz relację, prawda? Kto na przykład mówi tak, bardzo Cię kocham, bardzo Cię kocham, tak Cię bardzo kocham, że ojejku. A Ty mówisz, wiesz co, wynieś śmieci. Nie, no daj spokój, sam se wynieś. Zrób mi śniadanie, no sam se zrób śniadanie, nie masz rąk. Pozakupić, no sam se iść po zakupy. No ja bym się zaczął pytać tej osoby, Ty mnie kochać? To nie naprawdę kocham. Tak, ja Cię bardzo kocham, bardzo. Życie za Ciebie położę. Ja mówię, wynieś śmieci, weź se sam wynieś. Rozumiesz, taka dialog Boga z człowiekiem. Kocham Cię, Panie Boże. Bóg mówi, okej, no to ja bym chciał tak, tak i tak. No a to se sam se zrób. Sam se zrób. Tak? Więc tak, widzimy, na samym początku definicja sprawiedliwości, widoczna wśród ludzi i polegająca na tym, że się jest z Bogiem. Prawda? Potem widzimy system, który już nam pokazuje, jak to działa. Są przykazania, są reguły i teraz nie mówimy, czy one działają, czy nie, bo to nie o to tutaj chodzi. To w ogóle nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o genezie sprawiedliwości. Są przykazania, są reguły nadane przez Boga. Człowiek ich nie przestrzega, tak? I musi zapłacić cenę. Jeżeli tej ceny nie zapłaci w postaci ofiar, prawda? To ponosi konsekwencje, które są konsekwencjami śmiertelnymi. Po prostu. To jest ta sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali Hebrajczyków, przepraszam, 1 Koryntian 1:30, przybliżamy się bardzo do naszych czasów. 1 Koryntian 1:30. Ale wy dzięki Niemu, dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Teraz co widzimy? Widzimy, że sprawiedliwością Bożą jest Chrystus obecnie. I to jest ostatni akt, ostatnia informacja na temat sprawiedliwości w Biblii. Już nie ma innych. Co to oznacza? Bóg, miłosny Bóg, widząc, że człowiek absolutnie nie jest w stanie sprostać jego wymaganiom, a jego wymagania są, zaznaczam, słuszne i zaznaczam, że Bóg jest prawowierny, stały i niezmienny. Bóg to nie jest zaburzona osoba, która dziś jest taka, jutro jest inna. Wczoraj, dziś, jutro ten sam. Wczoraj, dziś, jutro ten sam. Ten Bóg, On ma w sobie
zdrowy gniew wobec człowieka, jednocześnie posiada absolutną miłość do człowieka. Rozumiecie? To się ambiwalencja nazywa. I u niego to jest zdrowe. To jest zdrowe u niego. On jednocześnie czuje gniew, bo on musi tak reagować, bo on nie ma innych reakcji, w nim nie ma, bo to jest wszystko zdrowe, więc on czuje gniew i on jednocześnie kocha człowieka. I teraz ten zgrzyt, który w nim jest, bo tam jest zgrzyt, to jest zgrzyt, mimo że to są obydwa prawidłowe i zdrowe, obydwa te bieguny są prawidłowe i zdrowe u niego, to zgrzyt następuje, nie ma dwóch zdań. I teraz w wyniku tego zgrzytu zapada decyzja, że sam schodzi na ziemię jako człowiek i składa sam siebie w ofierze za grzechy całej ludzkości i stawia jedną wielką kropkę i mówi: wykonało się. Ofiara Jezusa, uderzająca, ponieważ jest ponadczasowa, ponieważ pochodzi z wieczności. To nie jest koziołek, który pochodzi z teraźniejszego czasu, tylko to jest osoba z wieczności. Pamiętajcie, to czas jest w wieczności, a nie wieczność w czasie. Czas to jest mała bryłka, taka piąsteczka, a naokoło jest wieczność. Ofiara pochodzi z wieczności, a więc ona działa zarówno na okres przeszły, teraźniejszy i przyszły. Ogarnia całą formułę czasową. Krótko powiedziawszy, w Chrystusie Jezusie Bóg mówi: ja uczyniłem zadość sprawiedliwości mojej, oddawszy siebie jako ofiarę za wasze odstępstwo. Jesteście wolni. Uznaję was za sprawiedliwych. Zawsze. Bez względu na to, posłuchaj teraz, co zrobicie kiedykolwiek. Zawsze. Od momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa każdy człowiek, który uwierzył w Niego jako swego Pana i Zbawiciela, zostaje usprawiedliwiony na zawsze. Jego grzechy zostają przebaczone, jego grzechy zostają zapomniane, wymazane, a on staje się w oczach Boga czysty na wieczność, nawet jeżeli jeszcze w jego życiu pojawiają się różne formy odstępstw. I to jest bardzo bolesna rzecz, popularnie zwana Ewangelią. To jest Ewangelia, którą powiedziałem teraz. Ewangelia. O czym? O wypełnieniu sprawiedliwości Bożej. I chcę, żebyś rozumiał tą rzecz raz na zawsze. Jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Ponieważ Chrystus Jezus ci to załatwił. Przyjąłeś Jezusa jako Pana Zbawiciela, masz nieodwracalny wstęp do nieba i nie możesz tego zniszczyć niczym. Nawet jeżeli ty wagujesz na temat, co by było, gdybym odszedł, to informacja jest taka, że nie odejdziesz. A jak się zastanawiasz, jak to się stanie, że nie odejdziesz, to wyjaśnię ci to za chwileczkę, jak będę mówił o tym, czym jest nowa natura człowieka. Natomiast, żebyście mieli naprawdę tą świadomość, to musicie o tym zacząć rozmyślać, musicie to rozważać i musicie zobaczyć w ogóle w kontekście całości, jak to się odbyło w twoim życiu. I nie wolno ci nigdy w sobie dać zaprzeczyć temu faktowi. I wtedy zrobisz grunt dla poczucia bezpieczeństwa. Gruntem dla poczucia bezpieczeństwa jest świadomość tego, że jesteś usprawiedliwiony na zawsze.
przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I koniec. Na zawsze. Rozmyślaj o tym, wyznawaj to. Ja 6 miesięcy kiedyś wyznawałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Sarę usypiałem na rękach, chodziłem, modliłem się i wyznawałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. Ja sobie przerobiłem głowę. Diabeł dzisiaj do mnie w ogóle nie przychodzi z najmniejszym potępieniem. W ogóle. Ja nie mam najdrobniejszego śladu potępienia, nawet jeżeli upadnę. Co powoduje, że natychmiast wstaję. Bo wiesz, co powoduje, że człowiek nie wstaje ze swojego grzechu? Potępienie. Potępienie jest jak kamień młyński przywiązany do szyi chrześcijanina. Jak kamień młyński. Chrześcijanin myśli, że to wraca w jego umyśle, to jest faktyczne. To nie jest faktyczne, to jest iluzyjne. Ponieważ fakt jest taki, że jesteś na zawsze usprawiedliwiony. Na zawsze. Bez względu na to, co ty czujesz, rozumiesz, co tam się klepie ci w głowie, co tam wraca w tej głowie i tak dalej. Nie jesteś usprawiedliwiony z uwagi na swoje dobre czyny, na swoją uczciwość, rozumiesz, na swoją pobożność. Jesteś usprawiedliwiony z uwagi na Chrystusa Jezusa. Ja nie wiem, czy ja będę miał na to czas. Teraz chyba nie. Bardzo proszę o przesłuchanie mojego nauczania z Gdańska, z ostatniego, tam też robię szkołę, pod tytułem Nie ma grzechu śmiertelnego. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jest wyjaśnienie najbardziej kontrowersyjnych elementów z Biblii, między innymi 6 rozdziału Listu do Hebrajczyków, który może wam chodzić teraz po głowie z niektórymi. Przeciwko duchowi świętego. Tak, i innych rzeczy. Jest tam prawidłowa interpretacja tych rzeczy. Słuchajcie tych rzeczy, zobaczycie, co to jest za rzecz. Jesteś usprawiedliwiony. Rzeczy, które powstały przeciwko tej tezie przez lata, powstały z uwagi na lęki. Chrześcijanie się bali tak myśleć. Rozumiecie? Bali się. I ludzie mówią, że jeżeli tak się głosi, to się ludzi zachęca do tego, aby grzeszyć. Powiem tak. Ludzie sobie świetnie radzą z grzeszeniem bez mojej zachęty. To taka pierwsza sprawa, bardzo ważna. Cudownie im to idzie. Druga sprawa. Jeszcze przez to, że się kogoś wystraszyło dobrze, to ktoś nie przestał być zły. Bo Słowo Boże mówi, gdzie się prawo poszerzyło, tam się grzech rozmnożył. Im więcej zakazów i nakazów, im więcej wymogów i nacisków, tym większy demoniczny wpływ na to, aby grzeszyć. Trzecia rzecz jest taka, że to poczucie bezpieczeństwa powoduje, że nie idziesz w grzech. Gdyż Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że to Boża dobroć do opamiętania cię prowadzi. Co prowadzi do opamiętania? Boża dobroć. Dobroć. A nie Boże prawo, a nie Boży nacisk, a nie Boże straszenie. Jeżeli chcecie być w życiu zwycięzcami, jeżeli chcecie przyprowadzać masy ludzi do Jezusa, jeżeli chcecie się nigdy nie bać, chodzić z podniesioną głową, to musicie czuć się bezpieczni wszyscy. Nie tacy. Jak będziesz taki, to nikomu nie będziesz mówił o Jezusie. To będziesz chodził i się będziesz bał. Będziesz jak krut. Oglądaliście krutów?
Obejrzyjcie, duchowa bajka, królowie. Rzecz się dzieje w epoce kamienia łupanego. Jest ojciec Krut i ma swoją rodzinkę. Tam to kreskówka jest wspaniała. Codziennie wieczorem opowiada im bajkę. Sadza ich przed sobą i opowiada tą bajkę i ona brzmi w ten sposób. Na przykład. Była sobie kiedyś jedna dziewczynka i tata mówił, aby nie wychodziła po zmroku. Ale ona wyszła i zginęła. I tak się kończyły te bajki i zawsze dodawał na końcu. Pamiętajcie, aby zawsze się bać. Strach pomaga przetrwać. To jest w ogóle piękna bajka, bo to jest bajka o Mesjaszu. To się Mesjasz pojawia w pewnym momencie. Zobaczcie, obejrzyjcie naprawdę, to jest świetna rzecz. W ogóle kreskówka, ja naprawdę się, raz, że się świetnie obawiłem, a dwa, że bardzo to dotknęło mojego serca, kiedy to obejrzałem, nie? Oby więcej takich kreskówek. Żeby zwyciężać, nie możesz się bać, nie możesz żyć w potępieniu. Żeby się nie bać, nie żyć w potępieniu, musisz wiedzieć jedną rzecz, że Bóg przez Chrystusa Jezusa jest 24 godziny po twojej stronie. Rozumiem? 24 godziny. Nic cię nie odłączy od Jego miłości, nic cię nie wyrwie z Jego ręki, bo to nie jest z uwagi na twoje działania, tylko na działania Jezusa. On wiedział, że każda z tych osób, która przynosiła te ofiary za grzechy, z powrotem wracała do swoich grzechów. Jedna koza, druga, trzecia, miesiąc w porządku, heja nazad. Tam całe stada się robiło na tych grillach. Całe stada. A list do Hebrajczyków mówi tak. Nie mniemajcie, że krew kozłów i wołów może przykryć wasz grzech. Ale krew wiecznego przymierza. Także chcę, żebyście zrozumieli, czym owa sprawiedliwość jest i jak to działa. I nie dziwcie się też temu, że kiedy czytacie Stary Testament, że Bóg tak się zachowywał. Rozumiecie? Bo miał do tego pełne prawo. Ludzie to w ogóle myślą, że to w ogóle Bóg się położył spać i mu przeszło. Jemu nic nie przeszło, bo on był zdrowy. Jest zdrowy. Po prostu zdrowy Bóg, nie? To nie jest niezdrowy człowiek, który się zdrzemnie i mu przejdzie. O, już się nie gniewam. Masz chory gniew, to się nie gniewasz. Wiesz, o co chodzi? Zdrowy gniew, wiesz, czym się, co, na przykład, jak wygląda zdrowie. Zdrowy gniew mówi tak. Przeproś mnie. I koniec. Wybaczyłem ci, odpuściłem ci, zapraszam do przeproszenia. Jak chrześcijanie takie rzeczy słyszą, ale co, ale? Przeprą. To proste. Masz problem z przeproszeniem? Dlaczego ja mam ci odpuścić przeproszenie? Jak ci odpuszczę przeproszenie, to wiesz, co ci zakomunikuję? Że nasza relacja nie jest zbyt ważna. Możesz mnie ranić, ile chcesz. Nie możesz mnie ranić, bo mnie kochasz, tak? Kochasz mnie? Mnie rań. Mnie zranisz, to przeproś. Ja ci odpuszczam. Ale wiedz, że tak należy. Normalny człowiek, jak się nawraca do Boga, tak? To przychodzi do Niego, tak? Mówi, przepraszam Cię. To starodawna pokuta. Zwykła, starodawna, początek zresztą.